Był to projekt, który obejmował m.in. modernizację oczyszczalni ścieków. Dwa zadania, jakby nieco inne, ale realizowane na tym samym obiekcie. Jedno dotyczyło poprawy systemu ogrzewania komór fermentacyjnych, ponieważ dotychczas spadek temperatury regulowany był ręcznie, włączaliśmy, wyłączaliśmy poszczególne piece, regulowaliśmy ręcznie zasuwami. Natomiast wprowadzony system sterowania pozwala na to, że zadana temperatura w zasadzie z dokładnością do 1 stopnia jest utrzymywana bez jakiejkolwiek ręcznej ingerencji w sam system ogrzewania komór fermentacyjnych. Drugie zadanie inwestycyjne to jest intensyfikacja procesów usuwania azotu w komorach napowietrzania. Dała nam oszczędność energii elektrycznej w związku z regulacją ilości tlenu w komorach. Dała nam dosyć dobrą regulację usuwania amoniaku. Dzięki tym systemom potrafimy zejść z amoniakiem praktycznie do wartości bliskiej zero.